to my na razie jeszcze nie jesteśmy w stadium pełnego wdrażania Zielonego Ładu. Jeśli to, co widzimy, co nam proponuje Bruksela, zacznie być wdrażane w życie, obawiam się, że po 9 czerwca może to zaistnieć, to wtedy dopiero wszyscy odczujemy, nie tylko sadownicy, ale również mieszkańcy miast i małych, i dużych. Dlatego tu jesteśmy, że to, co proponuje nam Bruksela, Zielony Ład, to nie jest zielony, to jest Czerwony Ład. On się nadaje tylko i wyłącznie do kosza. Kolejne rządy podpisują najpierw porozumienia klimatyczne, teraz wprowadzenie Zielonego Ładu. I to obojętnie od opcji politycznej, bo zaczął się już dużo wcześniej, a teraz jest apogeum. Polaków czeka po wyborach do Europarlamentu znaczna podwyżka cen, przede wszystkim nośników energii, a co za tym idzie, także żywności, przeniesie się to na całe życie normalne, szare wszystkich Polaków.